Proszę Państwa, spotkamy się tutaj na spotkaniu w cyklu Warszawskie spotkania z historią. Spotkania organizowane przez Biuro Poselskie Pawła Lisieckiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej. Tu mamy obecnego. Tak wygląda poseł, jakby ktoś nie wiedział. Spotkanie organizowane, jak wspomniałem, przez Biuro Poselskie przy współpracy kolekcjonerów czasu Stowarzyszenia pod wodzą Ani Straszyńskiej, która jest też prelegentem, jednym z naszego dzisiejszego spotkania. Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych to prowadzący to spotkanie póki co. Solidarność Walcząca i kto tam jeszcze był? Kto tam jeszcze był? Niech się ujawni. Fundacja Służba Niepodległej. Partnerami jest Koliber i... Bo ja teraz sięgnę, mam ściągawkę, bo musiałem sobie zapisać. Towarzystwo... nazywa? Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury, też z Pragi. Kolibra już mówiliśmy, Służba Niepodległej, Stowarzyszenie Historyczne Polonia Restituta. No i działamy w ramach Społecznego Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, który w edycji, której dzisiejsze spotkanie jest. W spotkaniu uczestniczy Tadeusz Płużański, którego już mieliśmy okazję przywitać. Tadeusz Płużański, chyba nikomu nie trzeba przedstawiać Tadeusza Płużańskiego, nie przedstawiać. Przypomnę, że teraz go można też w telewizji widzieć na drugim programie, tak? Nie, w Info. Także. No i oddaję głos posłowi Pawłowi Lisieckiemu, żeby rozpoczął to nasze spotkanie. Dziękuję Piotrowi Żywuskiemu za to wprowadzenie, przedstawienie wszystkich osób, które biorą udział jako prelegenci w dzisiejszym spotkaniu oraz tych, którzy organizują i współorganizują to dzisiejsze spotkanie. To dzisiejsze spotkanie jest pewnego rodzaju elementem cyklu, który staramy się w pewien sposób kontynuować jeszcze z okresów, kiedy ja osobiście byłem burmistrzem na Pradze. Tam wówczas staraliśmy się zrobić taki cykl praskich spotkań z historią. Okazało się, że ze spotkania na spotkanie te praskie spotkania z historią cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Sala urzędu dzielnicy na Pradze pękała w pewnym momencie już w szwach. I postanowiliśmy doprowadzić do tego, aby w pewien sposób reaktywować te praskie spotkania z historią, już nie jako praskie, ale jako warszawskie spotkania z historią. Stąd też i obecność tutaj po lewej stronie Wisły, w Paście, miejscu, które jest, no myślę, że dla wielu bardzo symboliczne. Stąd też pomysł na to, aby na dzisiejsze spotkanie zaprosić i panią Annę Straszyńską, jak i pana Tadeusza Płużańskiego. Osoby, które badają historię żołnierzy wyklętych. Pan Tadeusz Płużański też z osobistych względów tutaj tę historię również bada. Moja osoba natomiast jest to trochę takim zwornikiem, bo staram się w pewien sposób umożliwić tę dyskusję dotyczącą żołnierzy wyklętych, tę dyskusję dotyczącą najnowszej historii Polski, zbadać te dotychczas niezbadane miejsca, punkty w historii Polski, starać się tę prawdę o tych naszych czasach, czasach naszych rodziców, nieraz i dziadków, wywlec na światło dzienne. Stąd właśnie pomysł tych spotkań z historią i ich
reaktywacji. Będziemy starali się te spotkania z historią kontynuować. Mamy jeszcze kilka pomysłów dotyczących tematów, natomiast żeby nie przedłużać, oddaję tutaj głos. Rozumiem, że Piotr Rzewuski będzie jako prowadzący, a dwójka prelegentów jako osoby odpytywane. Można to tak ująć. Tak, Piotrze? Tak. Dobrze, w takim razie ja dziękuję Państwu za uwagę. Oddaję głos osobom. Tak, do studia. To może zaczniemy tak, ponieważ tytuł naszego spotkania jest Wyzwolenie, czy Wyzwoliciele i Ofiary Wyzwolenia. To najpierw troszkę słów parę o wyzwolicielach, czyli Tadek Płużański. Parę słów, panie prowadzący, oficerze, to znaczy jak dużo to jest słów. No mów, dopóki nie zanudzisz. Dobrze. Drodzy Państwo, witam serdecznie. Rzeczywiście w budynku historycznym, w budynku Pasty, związanym z naszą historią, z Powstaniem Warszawskim, jak wiemy. Dobrze, że dzisiaj jest to miejsce, gdzie też historia jest obecna. Wiemy, że ta historia jest obecna też na warszawskiej Pradze i o tym Ania zapewne więcej nam powie, bo jest specjalistką od tamtej strony Wisły. Pamiętam, jak spotkaliśmy się lata temu w sytuacji trudnej dosyć. Wówczas trwała walka o to, żeby katownia NKWD, potem UB przy ulicy Strzeleckiej 8 nie zginęła, żeby można było to miejsce upamiętnić. I tutaj rola Ani i Stowarzyszenia Kolekcjonerzy Czasu jest rzeczywiście nie do przecenienia, ale to też nam pokazuje, jak wyglądało to tak zwane wyzwolenie, bo ono się zaczęło w Warszawie od warszawskiej Pragi. A wyzwolenie polegało właśnie na krwawym terrorze. Powstanie warszawskie po lewej stronie Wisły walczyło, a tutaj po prawej służby sowieckie i tak zwane polskie, czyli de facto komunistyczne, swoje porządki wprowadzały. I Strzelecka 8 to był taki centralny punkt, jak Państwo wiecie, główna, pierwsza kwatera NKWD Iwana Sierowa. Iwan Sierow nie był ani Polakiem, ani wyzwolicielem, tylko był Sowietem, był człowiekiem, który miał narzucić się Polsce, w warszawskiej Pradze w szczególności, krwawy terror i to niestety było bardzo skrupulatnie realizowane. I wiemy też, że to tak zwane wyzwolenie przyniosło wiele ukrytych do dzisiaj mogił, a właściwie dołów śmierci, tak jak warszawska Łączka szczęśliwie została po drugiej stronie miasta przebadana, chociaż większość tam zrzuconych, ukrytych w ziemi, zakopanych niestety nie została zidentyfikowana, tak jeszcze gorsza sytuacja ma miejsce na warszawskiej Pradze, bo tam takich miejsc analogicznych do Strzeleckiej jest mnóstwo i tylko, zgodzisz się ze mną, zostały tylko muśnięte. Wymagają rzeczywiście wielkiej pracy, wielkich badań, poszukiwań, ekshumacji, co dopiero powiedzieć o identyfikacjach. Cała Praga jest usłana właśnie bezimiennymi dołami śmierci i to, odpowiadając na twoje pytanie, to jest właśnie znak tamtych czasów. To jest wiadomy i widomy symbol tak zwanego wyzwolenia, czyli zniewolenia, czyli zaprowadzania krwawych rządów, krwawego terroru, krwawej okupacji. Mylił się kiedyś pan dr Andrzej Krzysztof Kunert, który mówił, że symbolem tamtego czasu jest pomnik czterech śpiących. Byliśmy w ostrym sporze, polemizowaliśmy ze sobą. Ja odpowiadałem na takie diktum w ten sposób, że symbolem wyzwolenia są właśnie praskie katownie, a nie pomnik pseudo
wyzwolicieli. Ten pomnik nam pokazuje też jego długie trwanie na warszawskiej Pradze, na Placu Wileńskim. Jak długo nie mogliśmy sobie poradzić z tym pseudo-wyzwoleniem, jak trudno prostuje się tę historię, bo jak wiemy, Sowieci nie tylko nas mordowali, ale też zamiast naszej historii wprowadzali swoją propagandę, czyli była zbrodnia i było kłamstwo. I my w tym kłamstwie w zasadzie żyjemy do dnia dzisiejszego. To kłamstwo pojawia się w świecie polityki, w świecie historii, w świecie publicystyki. A przecież coraz częściej nawet słyszymy, że Polska została wyzwolona, że wyzwolona została Warszawa 17 stycznia 1945 roku, że 27 stycznia 1945 wyzwolony został obóz Auschwitz, z czym ja też zgodzić się nie mogę. To nam pokazuje to pojęcie, wyzwolenie Auschwitz pokazuje nam, jak ta zakłamana historia głęboko weszła w naszą świadomość i do dzisiaj funkcjonuje, bo przecież obóz Auschwitz nie został wyzwolony w tym sensie, że większości więźniów tam po prostu już nie było. Przez to, że Sowieci zatrzymali front, Stalin zatrzymał front na wiele miesięcy, Niemcy mogli zrobić porządek z więźniami, wyprowadzić ich w strasznych marszach śmierci. Jeżeli dzisiaj Putin mówi, że jego poprzednik Stalin wyzwalał Polskę, wyzwalał obozy, to trzeba mu właśnie takie fakty pokazywać. De facto była dalsza część zmowy dwóch totalitarnych państw. Najpierw nas napadli we wrześniu 1939 roku, a potem sytuacja potoczyła się tak, że pod koniec wojny Stalin umożliwił Hitlerowi mordowanie więźniów, mordowanie Polaków, mordowanie Żydów, bo większość więźniów, większości niemieckich obozów Sowieci nie wyzwolili, tylko właśnie pozwolili Niemcom tych więźniów wymordować. Ja już nie mówię o takich podstawowych faktach, jak wyglądało wyzwolenie takich miejsc. Wyglądało tak, że zaraz w tym samym miejscu powstawały obozy sowieckie, NKWD-owskie i w przypadku obozu Auschwitz znane są przynajmniej dwa takie miejsca. Podobozy niemieckiego obozu, to jest z jednej strony Jaworzno, a z drugiej Świętochłowice Zgoda. Obozy dla teoretycznie Volksdeutschów, ale właściwie wszystkich, którzy podpadli sowieckiej władzy. Tak samo sytuacja wyglądała na warszawskiej Pradze i w Warszawie i w ogóle w Polsce. Siedziby, jednostki więzienia, reszty Gestapo były przemianowane na podobne, zarządzane przez sowieckie i komunistyczne służby. Wracając jeszcze na moment do Auschwitz, ważne jest to, co niedawno ujawnił w rozmowie ze mną profesor Jan Żaryn. Powiedział, że Sowieci właściwie w ogóle chcieli ominąć obóz Auschwitz, tylko w pewnym momencie zorientowali się, że może jednak warto jest tam wejść, zająć ten teren ze względu na bardzo atrakcyjną infrastrukturę, z którą można było wszystko robić, co się chce, właśnie tam instalować swoje obozy, ale też na przykład demontować i wywozić na wschód. Tak wyglądało to tak zwane wyzwolenie, ale proszę zobaczyć, co się dzieje. Dzisiaj centralnym dniem związanym z Auschwitz jest nie 14 czerwca na przykład 1940 roku, pierwszy transport do niemieckiego obozu dla Polaków. Zresztą w tym transporcie byli i Polacy, i Żydzi polskiego, Żydzi polscy, ale właśnie 27 stycznia 1945 roku. I to winduje oczywiście dzisiejszą sowiecką, chciałoby się powiedzieć rosyjską propagandę bardzo wysoko, bo pokazuje właśnie Sowietów jako wyzwolicieli. Ale jest to jedno z takich podstawowych kłamstw, z którym do dzisiaj się niestety borykamy. Drodzy Państwo, to wyzwolenie świetnie widzimy na warszawskiej
Łączce. To wyzwolenie trwało tam nie tylko w latach 40. i 50., ale trwało również w roku 1982, a polegało na tym, że w latach 40. i 50. polscy bohaterowie byli wyzwalani od życia, byli mordowani na Rakowieckiej w tej pierwszej stacji warszawskiej Golgoty, a potem wywożeni właśnie na Łączkę i tam zakopywani. Ale ta zbrodnia wyzwoleńcza, tak zwana oczywiście znowu, miała swój gorzki, tragiczny finał w momencie, kiedy pełnię władzy sprawował Wojciech Jaruzelski, bo on dokończył zbrodnie swoich kolegów, wyzwolił do końca naszych żołnierzy, wyzwolił ich szczątki na tyle, że dzisiaj nie można tych ludzi zidentyfikować. Kazał barbarzyńsko zniszczyć, rozkopać Łączkę. Radku, na chwilę ci przerwę. A jeszcze słowo, dodam tylko słowo do tego. Kazał rozkopać Łączkę nie po to, żeby tych ludzi wydobyć, w tym rotmistrza Pileckiego, w tym pułkownika Cieplińskiego, w tym generała Fildorfa, tylko żeby zniszczyć ich kości. I to jest dalsza część tego tak zwanego sowieckiego, komunistycznego wyzwolenia, z którym właśnie borykamy się do dzisiaj, bo tak wspaniałe postaci, jak wymieniłem, do dzisiaj nie mają swoich grobów. To jest efekt sowieckiego wyzwalania Polski. Do tego tematu jeszcze wrócimy, bo temat jest ważny. Ale teraz chciałbym poprosić Anię Straszyńską. Aniu, jesteś autorką książki Teoria wyzwolenia, Warszawska Praga. Powiedz mi troszkę o pracy nad tą książką i skąd się wzięło twoje zainteresowanie tematem, skąd tak duże zaangażowanie w badanie historii, ostatniej historii Pragi. Skąd się wzięło zainteresowanie tym tematem, to odpowiedź jest krótka. Jestem z Pragi. Więc poznawanie historii i swojego otoczenia było jakby dla mnie zupełnie naturalne. Kiedyś jako dziecko słyszałam, że naprawdę było więzienie. No i to więzienie, no to było więzienie dla kobiet, nazywane więzieniem Toledo. Takie informacje jako dziecko znałam. Później, kiedy zaczęłam tak drążyć, dowiedziałam się, że no, więzienie dla kobiet, ale wcześniej zupełnie inne więzienie. A potem okazało się, że oprócz więzienia Toledo na Pradze było jeszcze podobno jakieś inne, więc zaczęłam go szukać. I tak trafiłam na Strzelecką 8. Trafiłam na Strzelecką 8 w momencie, w którym, szczerze powiedziawszy, nie miałam zielonego pojęcia o historii. Ja tej historii uczyłam się właśnie na Strzeleckiej 8. Właśnie tam organoleptycznie, dosłownie, zobaczyłam, jak wyglądała nasza historia, bo do tej pory mogłam ją oglądać w telewizji albo w książkach, które, umówmy się, często mają różną narrację. Zupełnie tak jak różnej narracji można nadać słowu wyzwolenie. Dlaczego postanowiłam zgłębiać ten temat i napisać książkę? Dlatego, że komunizm dla Warszawy zaczął się, proszę Państwa, właśnie na Pradze Północ. To właśnie tutaj w połowie września zainstalowały się pierwsze placówki, pierwsze aparaty, pierwsze urzędy. Tutaj były organizowane pierwsze komunistyczne, dla Warszawy oczywiście, areszty i więzienia. Na Wileńskiej 2/4 był prototyp Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, który wylądował finalnie na ulicy Cyryla i Metodego 4. Wszyscy znamy powiedzenie Cyryl jak Cyryl, ale te jego metody. To jest też taki przekaz właśnie dziejowy, przekaz pokoleń, z czym się tego Cyryla i Metodego jadło tak naprawdę. I tak po nitce do kłębka. Proszę Państwa, od Strzeleckiej 8, której historię wydaje mi się, że poznałam dosyć dogłębnie. Tam znajdowała się główna kwatera NKWD na Polskę Lubelską, następnie Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego. Miejsce absolutnie unikatowe na skalę kraju. Dlaczego? Dlatego, że właśnie w tym miejscu, w piwnicach tego budynku, tutaj właśnie akurat zdjęcia ze Strzeleckiej są, więc możecie Państwo zobaczyć, dlaczego mówiłam o tych śladach.
Tutaj zachowały się też tysiące oryginalnych inskrypcji pozostawionych przez działaczy podziemia niepodległościowego, często również przez osoby cywilne, które po prostu znalazły się w złym miejscu, w złym czasie. To są takie namacalne ślady historii, to są te ślady, które tej historii mogą nas nauczyć, tak jak zaczęły uczyć mnie, a przy okazji nauczyły mnie naprawdę olbrzymiej pokory do nas samych, tak, i do tego, w którym miejscu jesteśmy. To są zdjęcia z karceru. Tak. Zdjęcia z karceru. Karcer był pierwszym pomieszczeniem, które było tak naprawdę obfotografowane przez dziennikarzy i zdjęcia poszły w świat i ludzie zaczęli utożsamiać to miejsce właśnie z tą historią. Ale zamiast tak naprawdę spojrzeć na to miejsce trochę szerzej, w pewnym momencie badanie tej historii się zatrzymało, a ja poszłam dalej, zaczęłam szukać kolejnych miejsc i tak powstała książka. Oprócz Strzeleckiej 8, mało kto wie, że na Strzeleckiej 10 też jest areszt i też są inskrypcje. 11 listopada 68 to jest Trybunał Wojenny. Tam w pobliżu tak zwanej rogatki Kordegardy prawdopodobnie znajduje się zbiorowa mogiła, która nie została jeszcze przebadana. Obok znajduje się przy ulicy 11 listopada 66 areszt podręczny dla trojki. Inskrypcje zachowały się do dnia dzisiejszego, natomiast drzwi od cel z charakterystycznymi wizjerami i numerami właśnie cel znajdują się w depozycie Muzeum Warszawy. Jest trochę rozczłonkowana ta historia, ale w tym wypadku akurat bardzo dobrze, dlatego że budynek właśnie tego podręcznego aresztu jest w stanie niemalże agonalnym i być może nie uda się uratować z tego obiektu absolutnie nic. Mimo że inskrypcje są wpisane do rejestru zabytków jako zabytki ruchome. Tak zarysowana, narysowana, wyskrobana historia na ścianach przez wiele lat była niedostępna dla osób zupełnie postronnych. Ja wchodziłam do tych piwnic, zresztą Tadeusz, pamiętasz naszą pierwszą wspólną wizytę na Strzeleckiej 8 pod osłoną nocy. Umówiliśmy się na Strzeleckiej o godzinie 23, kiedy wszyscy będą spać, po to, żeby, chyba teraz można to powiedzieć, wejść cichaczem, niemalże włamać się do tego aresztu, po to, żeby porobić zdjęcia, by to nie przepadło, bo w tamtym momencie jeszcze do końca nie wiedzieliśmy, co się stanie, czy deweloper zatynkuje te ściany i zatrze historię, bo taki był plan, czy może jednak uda się wywalczyć wpis do rejestru i doprowadzić do wykupienia przez jakąś instytucję państwową tego obiektu, by stworzyć właśnie Izbę Pamięci, która w piątek najbliższy się tam otwiera z ramienia IPN-u. Więc historia walki prawdę dotyczącą wyzwolenia tak naprawdę ma wiele odsłon, bo z jednej strony należy mówić o ofiarach, bo trzeba im oddać hołd. Należy mówić o oprawcach, bo trzeba powiedzieć, kto jest autorem tego jakże haniebnego wyzwolenia, ale też trzeba mówić o miejscach, bo one są naszą wizytówką. One są też naszą otwartą księgą, z której możemy czytać historię. Myślę, że tego typu miejsca, tutaj w książce jest opisanych ich ponad 50, jest jeszcze więcej. Nie wszystkie na pewno zostały zidentyfikowane, ale znamienita część z tych, które zostały opisane czy w mojej publikacji, czy w innych, to są właśnie doły śmierci, te bezimienne doły śmierci. To jest łączka na lewym brzegu, ale my mamy też swoją praską łączkę właśnie na cmentarzu Brudnowskim, jest to kwatera N45, nazywana właśnie praską łączką. Na terenie cmentarza, na terenie tej kwatery w 2015 i 2017 roku profesor Szwagrzyk prowadził prace ekshumacyjne. Udało się ekshumować szczątki 24 osób. Tragedia tak naprawdę, która się tam rozegrała, była w ucieleśnieniu szczątków, których nie dało się praktycznie ekshumować. To było niespełna 3-miesięczne dziecko. Pamiętam słowa wolontariuszy, kiedy próbowaliśmy podjąć szczątki, najpierw je oczyścić, to czaszka pękała pod ciężarem pędzelka. Było prawdopodobnie to dziecko jednej z więźniarek więzienia Toledo. Tak naprawdę niezidentyfikowane, ale zapisane w pamięci i wolontariuszy, i wszystkich, którzy to widzieli i o tym słyszeli naprawdę bardzo, bardzo mocno. Najmłodsza ofiara więzienia Toledo.
Ania w swojej wypowiedzi wspomniała o katach, więc o katach poprosimy, żeby powiedział Tadeusz Płużeński, który, jak wiadomo, jest autorem kilku książek o bestiach, katach. Proszę, Tadku. Teraz mi przyszło do głowy takie określenie katolog, ale to chyba, chyba nie do końca jednak o to chodzi. Drodzy Państwo, uzupełniając to, co powiedziała Ania, trzeba powiedzieć jeszcze o, żebym nie zapomniał o tym temacie, bo jest jednak dosyć ważny. Na Powązkach Wojskowych jest jeszcze druga łączka. Jest druga łączka, która nie została tknięta. To jest miejsce, gdzie wciąż chowani są również komunistyczni zbrodniarze. To są kwatery GHI przede wszystkim, które jak się idzie na łączkę tę już przebadaną, czyli na koniec cmentarza, a po lewej stronie jest pomnik smoleński. Te kwatery są wcześniej po prawej stronie. Tam spoczywa około, no spoczywa to jest też złe słowo, tam zostało wyrzuconych znowu do tych bezimiennych dołów około 155 osób. Wiadomo o tym stąd, że tam miał się znaleźć słynny porucznik Jan Rodowicz Anoda, ale został w ostatniej niemal chwili wydobyty przez rodzinę po wskazaniu wcześniej przez grabarzy. Tam miał się znaleźć też generał Aleksander Krzyżanowski, pseudonim Wilk, ale 155 osób, powtarzam, wciąż tam leży i właściwie nie wiadomo, co z tym zrobić. Dlaczego? Bo na górze znajdują się w grobach oczywiście swoich takie persony jak komunistyczny generał Florian Siwicki. Wspomnę również o innym szalenie ważnym miejscu, czyli dzisiejszym cmentarzu przy ulicy Wałbrzyskiej, gdzie pod spodem, jak szacuje nieoceniony ksiądz Józef Maj, w bezimiennych dołach leży do dzisiaj od 1000 do 2000 ludzi zamordowanych w różnych miejscach Warszawy przez tych właśnie tak zwanych wyzwolicieli. I zapewne wszyscy chyba byśmy chcieli, żeby te prace postępowały szybciej, ale jak rozumiem, nie jest to też takie proste, nie jest to też możliwe, żeby Instytut Pamięci Narodowej był wszędzie i zawsze. Drodzy Państwo, no właśnie, mówiąc o tych bezimiennych dołach, to jest dobry pretekst do tego, żeby powiedzieć o bestiach, o katach, no bo ktoś przecież naszych polskich niepodległościowców do takiego stanu sprowadził. Tak? Ktoś w wyniku czyjejś pracy ci ludzie byli mordowani, a jak wiemy, był to ogromny komunistyczny aparat zbrodni. I nie mówmy tylko, drodzy Państwo, tylko o tych, którzy strzelali w tył głowy. Bo tego na przykład chciałaby Gazeta Wyborcza od nas, prawda? Ograniczyć zbrodniarzy tylko do bezpośrednich wykonawców. Jeśli mówimy o takich postaciach jak rotmistrz Pilecki czy generał Fildorf, właściwie o wszystkich ówczesnych polskich żołnierzach drugiej konspiracji, to na ich śmierć pracował cały sztab ludzi. Ci, którzy aresztowali, ci, którzy przesłuchiwali, ci, którzy przedłużali areszty, tak jak na przykład słynna Helena Wolińska-Brus. Nigdy nie ukarana zresztą, jak większość tych właśnie oprawców. Inni sędziowie, inni prokuratorzy. Ktoś oskarżał, ktoś wydawał wyrok. Ktoś był naczelnikiem więzienia, ktoś był klawiszem w tym więzieniu. Ktoś kapował, ktoś był tak zwanym agentem celnym na przykład. Ja już nie mówię oczywiście o tym najwyższym aparacie, bo o tym też nie możemy zapominać, że przecież nawet ci wspomniani przeze mnie nie byli decydentami. Oni byli też wykonawcami. Decydentami był aparat partyjno-państwowy z tym tak zwanym prezydentem Polski Bolesławem Bierutem na czele, pan z tyłu, tak?
Ale ja nie mówię, że oni są bez winy przecież, tylko że oni byli wykonawcami. Natomiast odpowiadali za zbrodnie i o tym nie możemy zapomnieć ludzie, którzy rządzili wtedy Polską. Rządzili Polską oczywiście z ramienia Moskwy. I te pierwsze momenty, ten moment, o którym powiedziała Ania, czyli wrzesień 1944 roku, to jest właśnie instalowanie się tej władzy, władzy lubelskiej, również aparatu represji. Potem po powstaniu warszawskim od stycznia 1945, zresztą do samego końca warto też przypomnieć, Niemcy rozbijają Warszawę, Niemcy palą Warszawę. Jednym z ostatnich obiektów zniszczonych przez Niemców jest Pałac Saski. On mógł przetrwać. On przetrwał w dużej mierze powstanie warszawskie, razem zresztą z Pałacem Brühla, tylko w ostatniej chwili, na przełomie grudnia i stycznia 1944-1945, Niemcy właśnie niszczyli te obiekty. O tym też się mało mówi. Ale właśnie po lewej stronie rzeki, w ocalałych kamienicach, bardzo kiedyś ekskluzywnych, tam, gdzie była dzielnica niemiecka, tam powstała dzielnica komunistyczna. To jest to miejsce, które dzisiaj chyba najpełniej opisuje słynna Aleja Przyjaciół. Ale w Alei Przyjaciół, obok zaraz Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, czyli Koszykowej, rozlokował się aparat partyjno-państwowy, kierownictwo Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Tuż obok Koszykowej mieszkała słynna Julia Luna Brystygierowa, jedna właśnie z tych oprawczyń, czy to jest dzisiaj poprawne słowo, jednak oprawców chyba jest słowem właściwszym. Tam mieszkał Roman Romkowski, wiceszef bezpieki, a obok drzwi niemal rodzina Michników. No to też warto o tym No jeszcze Jerzy Waldorf, tak. No o Jerzym Waldorfie moglibyśmy wiele rzeczy również powiedzieć, ale to nie jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Oczywiście wielu przyzwoitych ludzi też tam zamieszkało, ale przede wszystkim jednak to byli właśnie ci zbrodniarze. Do pracy mieli bardzo blisko, bo z jednej strony właśnie do dzisiejszego gmachu sprawiedliwości, czyli gmachu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, róg Koszykowej i Alei Jerozolimskich. Mieli też blisko na Oczki, gdzie był główny zarząd informacji, dla zmylenia nazwany informacją Wojska Polskiego, choć był to aparat stricte sowiecki. Nie tylko idea była sowiecka, ale zarządcy, dowódcy byli sowieccy. No i w końcu mieli bardzo blisko na Rakowiecką, zresztą też obok tego strasznego aresztu śledczego zamieszkali funkcjonariusze komunistycznego aparatu. Zresztą, co ciekawe, do dzisiaj tam mieszkają ich rodziny. To widać najlepiej, jak na Rakowieckiej, dzisiaj już tworzonym Muzeum Żołnierzy Wyklętych, odbywają się patriotyczne uroczystości. Wtedy okna wychodzących kamienic są całkowicie ciemne. Ci ludzie tam wtedy siedzą jak mysz pod miotłą, podczas gdy w inne wieczory tam tętni życie. Tam w dużej mierze mieszkają potomkowie funkcjonariuszy bezpieki, czy potomkowie tak zwanych manikiurzystów z Rakowieckiej. Zresztą tutaj możemy wrócić na Strzelecką, bo to mnie wtedy uderzyło, ten moment, jak właśnie zwiedzaliśmy potajemnie Strzelecką 8, wiedząc już, że nasi niepodległościowcy byli przetrzymywani w piwnicach, natomiast na górze w pomieszczeniach byli przesłuchiwani. I okazało się również, że w tych pomieszczeniach potem powstały prywatne mieszkania. Czyje? No to państwo mogą się bardzo łatwo domyśleć, tak? No i teraz bym poprosił Anię o przejęcie mikrofonu. Aniu, na jakie natykałaś się trudności w poszukiwaniach swoich? Ja bym o tym za chwilę opowiedziała, ale odniosę się do tego, co powiedział Tadeusz. Kto mieszkał na górze, tak? W tych pokojach przesłuchań, w pokojach, które pełniły funkcje operacyjne, później faktycznie były
mieszkania, tak? Był kwaterunek resortowy. Pamiętam taką historię z 2015 roku, kiedy profesor Szwagrzyk prowadził kolejny etap poszukiwań właśnie już przy użyciu georadaru na Strzeleckiej 8. Pod lupę wziął miejsce domniemanej zbiorowej mogiły przy garażach, w podwórzu właśnie. No i tak wtedy wszyscy staliśmy i czekaliśmy, jakie będą wyniki tych badań, czy uda się odnaleźć naszych, czy nie. A obok mnie stała taka leciwa pani z założonymi rękami, z szyderczym uśmiechem i mówi tak, nasi i tak wszystko zabrali. To mi dało dużo do myślenia, po czym przypomniałam sobie, że ta pani to była pani, która parę lat wstecz próbowała mnie zepchnąć ze schodów, krzycząc, że tu absolutnie nigdy nic nie było, żadnego NKWD, żadnego więzienia. To są spadkobiercy minionego ustroju i ich rodziny, ale również no, doczekali dzisiejszych leciwych właśnie lat funkcjonariusze z Rakowieckiej, funkcjonariusze z Sierakowskiego 7, funkcjonariusze, którzy tak naprawdę dosyć mocno rotowali pomiędzy różnego rodzaju obiektami i placówkami. Na Strzeleckiej 8 mieszkał na przykład pan Bronisław Szczerbakowski, który pochodził, zdaje się, że z Płońska. To jest akurat mniej istotne. Bardzo istotna jest natomiast jego ankieta personalna, bo on z zawodu był maślarzem, a na pytanie, dlaczego chce przystąpić do UB, odpowiedział, że z zamiłowania. Więc to pokazuje też, jakiego pokroju byli ci ludzie, bo on wiedział, co on będzie robił i on wiedział, że on chce katować. To nie było tak, że ktoś mu powiedział, słuchaj, masz bić, masz znęcać się. Nie, on wiedział, że on to będzie robił, bo on chciał to robić. Jeżeli chodzi o trudności, bo o takie rzeczy pytasz mnie, Piotrze, trudności są tak naprawdę na każdym kroku, począwszy właśnie od spadkobierców słusznie minionego ustroju, którzy nadal czują się w obowiązku stania na warcie i przekłamywania tej historii, bo zdarza się na przykład, że ktoś mi zarzuca, że ja sobie sama coś na ścianach wydrapałam. Dziwne, że podkładki na te wydrapane napisy znajdują się później w różnego rodzaju archiwach, do których jeszcze nie zdążyłam na przykład dotrzeć, tak? Więc to jest pierwsza przeszkoda. Druga przeszkoda, no to niestety jest też biurokracja, no i opór materii w postaci urzędników, którzy nie zawsze przychylnie patrzą na ratowanie historii. Strzelecka 8 no została dosyć szybko, jak na współczesne realia, wpisana do rejestru zabytków. Trwało to powiedzmy 5 miesięcy. Natomiast sprawa w sądzie, którą założyłam deweloperowi, trwa 5 lat. Deweloperowi założyłam sprawę o niszczenie, tak? Dlatego, że on dopuścił się niszczenia tych inskrypcji i to celowo. W związku z tym to jest kolejna trudność. Brak możliwości wyegzekwowania należytej kary dla osób, które zacierają i przekłamują historię. Oczywiście można by się pokusić o to, że no, może zrobił to niechcący przypadkiem. No dobrze, raz mogłoby mu się zdarzyć przypadkiem, ale zalewać przez pół roku celowo piwnice, w których pozostawione są właśnie tego typu pamiątki, gdzie zwraca się liczną uwagę i przyjeżdżają patrole policji mówiąc, że ma zabezpieczyć obiekt, no to już nie można powiedzieć, że robił to niechcący czy przypadkiem. Więc to są takie podstawowe trudności, tak? Czyli strażnicy pamięci, wyzwolenia i biurokracja, z którą trzeba się borykać. Natomiast chciałabym się jeszcze odnieść tutaj, pan chwilę wcześniej powiedział, że no przecież dostawali premię za wykonywane wyroki. Tak, dostawali. Dostawali 1000 zł od głowy, tak naprawdę. To były bardzo duże pieniądze i to była paradoksalnie chodliwa robota, dlatego że przykładowo pensja nauczyciela to było 600 zł. Więc jeżeli ktoś był zwyrodniały, bez skrupułów, a taki był na przykład właśnie Bronisław Szczerbakowski, Aleksander Drej i wielu, wielu innych, no to oni naprawdę dobrze przędli. Proszę? Też. On z kolei spoczywa na cmentarzu Brudnowskim, bardzo niedaleko kwatery N45.
Jeżeli chodzi jeszcze o same obiekty, to tutaj bym się odniosła do tego, co mówił wcześniej Tadeusz o wykorzystywaniu właśnie tej już istniejącej infrastruktury przez Sowietów. Oni się w tym specjalizowali. Niemcy jak przyszli, to oni pobudowali swoje obozy, swoje podziemne miasta, swoje bloki, wszystko swoje. Oni mieli swoje konstrukcje, swoje plany, natomiast Sowieci przyszli na gotowe. Nawet do tego stopnia, że wykorzystywali jako miejsca prawdopodobnych pochówków pozostałości po transzejach, okopach i ziemiankach po Niemcach na terenie dawnego cmentarza cholerycznego właśnie na Pradze. Wszystko, co wpadało tak naprawdę w ich ręce, wykorzystywali do granic możliwości, może tylko odrobinę ulepszając zabezpieczenia w piwnicach, zakładając kłódkę i wywiercając wizjer. Do tego się ograniczała ich pomysłowość. Więc tak naprawdę dzisiaj znaleźć te ślady jest bardzo trudno, dlatego że oni się lokowali w budynkach już istniejących, a nie tych, które pobudowali, bo na to jeszcze można by było znaleźć jakiś papier. Jakby coś zaczęli budować, to gdzieś by się to jeszcze odbiło w dokumentach. Natomiast przy tym stężeniu nadal istniejących właśnie obrońców dobrego imienia komunistów, historie nadal zamykane są w piwnicach na klucz. Dlatego, że jak właśnie wtedy na przykład na Strzelecką wchodziliśmy w nocy z Tadeuszem, to musieliśmy być bardzo cicho. Mieliśmy ze sobą dwie latarki, które odpaliliśmy dopiero jak już po omacku zeszliśmy na dół po schodach. Dlatego, że jeżeli ktokolwiek by nas zauważył w tych piwnicach, skończyłoby się to dla nas tragicznie, dlatego że na górze mieszkali ci, którzy znali dobrze metody przesłuchań. Oni byli fizycznie nad nami. Dlatego musieliśmy zachować tą ostrożność. To też było pewnego rodzaju właśnie utrudnienie, tak, dostęp do tych miejsc. Często są, tak jak w przypadku 11 listopada 66, jest to opuszczona kamienica, która przez lata była wykorzystywana tuż po opuszczeniu właśnie przez mieszkańców jako melina i miejsce doznań narkotycznych różnego elementu. W związku z tym wejście tam też było dosyć niebezpieczne, bo można było dostać strzykawką na przykład. Więc obrona, walka o historię tak naprawdę w zależności od tego, w którym miejscu się znajdujemy, nabiera naprawdę różnego oblicza. Ania wspomniała o mieszkańcach kamienic. Tatku, czy ty w swoich przygotowaniach do książki spotykałeś się z katami, bestiami? I jakie wrażenia z tych spotkań? Wrażenia oczywiście mało budujące, mało ciekawe. Spotykałem się z wieloma. Były to spotkania przykre. Różny był poziom przygotowania tych osób do rozmów, powiem w ten sposób. Te osoby też są... No, trzeba podzielić przynajmniej na kilka kategorii, bo na przykład z takimi prostymi dosyć funkcjonariuszami UB czy informacji wojskowej to w ogóle żadnej rozmowy nigdy nie było. Nie byli skorzy do takich spotkań i wynurzeń, a jeśli, no to się kończyło po prostu stekiem rynsztokowych sformułowań. Natomiast inne zupełnie były spotkania i rozmowy na przykład z Palestrą ówczesną, z przedstawicielami tak zwanego wymiaru sprawiedliwości, bo to były osoby jednak w dużej mierze wykształcone, inteligentne, kulturalne i oni starali się mnie przekonywać. Nie gonili, prawda, od razu, nie zamykali drzwi, nie kazali się wynosić, tylko zapraszali i przekonywali do swoich racji, że to oni... Że to oni mieli rację i że za ich pracą stał stan wyższej konieczności, że oni służyli ojczyźnie, a to, że ta ojczyzna była ludowa, no to przecież nic na to nie można było poradzić. W takiej sytuacji geopolitycznej Polska się znalazła, innej Polski być nie mogło, a oni stali na straży tego nowego
ładu, nowego porządku, który był oczywiście lepszy niż ten ład przedwojenny, bo wtedy się działy rzeczy straszne, wtedy Polska była jakże niesprawiedliwa, faszystowska, antysemicka. Dzisiaj słyszymy to w propagandzie Władimira Putina. Tutaj pozwolę sobie na taką dygresję, gdyby rzeczywiście rozebrać na części pierwsze to, co proponuje nam dzisiaj Władimir Putin, Kreml i Moskwa, to dochodzimy do wniosku, że to Polska wywołała II wojnę światową, ponieważ właśnie była krajem skrajnie niesprawiedliwym. Elity rządzące Polską były nieodpowiedzialne, a do tego właśnie faszystowsko-antysemickie. I Niemcy musiały do nas wejść, żeby poskromić ten antysemicki zapał Polaków do mordowania Żydów. Naprawdę tę propagandę tak można rozumieć. Oni nie mówią tego wprost, ale jeżeli byśmy chcieli zestawić te różne kawałki, to taki obraz się wyłania. I ci funkcjonariusze aparatu terroru, na przykład funkcjonariusze UB, oni w swojej prostocie byli przekonani, że czynią dobrze, że teraz będzie lepsza Polska. No oni przecież awansowali, przecież kiedyś nie mogli się tak rozwijać, a teraz proszę, wystarczy kogoś zatłuc na śmierć i od razu zostaje się oficerem wojska polskiego. Natomiast właśnie inaczej to trochę wygląda, jeśli chodzi o sędziów i prokuratorów. Tu są też dwie kategorie oczywiście, bo duża część to są absolwenci przedwojennych polskich uczelni i to są osoby, które po prostu zdradziły, przeszły na drugą stronę, ale mamy też wielu przysposobionych do zawodu, takich właśnie jak Stefan Michnik, którzy uczyli się tego, że Polska była właśnie zła, faszystowska, antysemicka, a teraz będzie nowy, lepszy świat, czyli po prostu ich przygotowanie ograniczało się w dużej mierze, bo lać nie trzeba było się uczyć, bo to przecież mieli we krwi, tylko byli przygotowani ideologicznie do pełnionych później zadań. I Ania tutaj przytaczała motywy jednego z tych dżentelmenów, prawda, dlaczego wstąpił do UB. I to się właśnie taka argumentacja, że im ta praca imponowała, również sędziom i prokuratorom, niestety jest bardzo częsta. Tak? Stefan Michnik pisał w swoich ankietach wprost, że on chce zostać sędzią nowego typu, ponieważ on właśnie chce robić w Polsce porządek, on chce nieść sprawiedliwość. I jemu ta praca imponuje. Sędzia Mieczysław Widaj też, chociaż przedwojenny prawnik, też mówił, że bardzo gorliwie chce teraz służyć tej nowej władzy, bo tak przecież trzeba. W dużej mierze o tych działaniach się właściwie przesądzała koniunktura. Ci ludzie szli do pracy z przekonaniem, że oni po prostu będą lepiej żyli niż pozostali. Tak? A żeby lepiej żyć, no, trzeba było się w aparat zaangażować. I cóż, i jest jeszcze bardzo ważny motyw skruchy. Dlatego te spotkania z bestiami, zresztą jedną z książek swoich nazwałem Moje spotkania z bestiami, tam właśnie wyróżniłem funkcjonariuszy, z którymi albo się spotkałem bezpośrednio, albo rozmawiałem przez telefon. Bardzo ciekawa była na przykład rozmowa telefoniczna z panem profesorem Włodzimierzem Brusem, mężem Heleny Wolińskiej, który odbierał telefon w ich domu w Oksfordzie. Jak ja się przedstawiłem, to on ho, 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 a jak to, no to pan do nas dzwoni już od tam z taką ironią, prawda? I oczywiście miał do mnie wiele pretensji, prawda? Jak ja mogę tak w sposób nieładny opisywać małżonkę, przecież to się nie godzi, przecież i właśnie to przekonywanie, tak, że ona służyła dobrej sprawie, bo innej sprawy być wówczas nie mogło. Pamiętam szereg pretensji i to są współczesne również rzeczy,
szereg pretensji syna jednego z sędziów od generała Fildorfa, słynny pan Igor Andrejew. Igor Andrejew, twórca kodeksu karnego PRL-u. Do dziś chyba niestety jego podręczniki są na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, może już troszeczkę schowane w gablotach, prawda, gdzieś w cieniu, ale zapewne tam dalej figurują, bo to była rzeczywiście figura niesamowita. Wykładnia, czyli najpierw morderca, tak, jeden z ludzi, którzy wydał na generała Fildorfa wyrok śmierci, a potem wielki autorytet prawniczy i w Polsce, i za granicą. Niedawno miałem kontakt z jego synem, który zwyzywał mnie od najgorszych, mówiąc, że to wszystko, co ja napisałem, to jest nieprawda, tak? Bo jego ojciec, no może faktycznie był sędzią, ale on był ofiarą tego systemu, tak? Bo, no bo przecież musiał to robić, bo gdyby tego nie robił, no to by nie miał pracy, tak? Nie mógłby przeżyć. Także no, tego typu potyczki słowne bardzo często mieliśmy. Najtrudniejszym dla mnie spotkaniem opisanym i w książce Bestie, i chyba rozwiniętym, tak, nawet na pewno rozwiniętym w książce o rotmistrzu Pileckim, były moje spotkania z Czesławem Łapińskim, oskarżycielem całej grupy rotmistrza Witolda Pileckiego, i to było wyjątkowe doznanie, o tyle, że ten pan był właśnie super dystyngowany, super kulturalny, zapraszał mnie do środka, wtedy jeszcze żył, on mieszkał naprzeciwko AWF-u na warszawskich Bielanach, i zawsze zapraszał mnie do domu, prawda, że tak, panie Tadeuszu, proszę wejść, tutaj sobie pogaworzymy, i nie omieszkał za każdym razem przekazać pozdrowienia mojemu tacie jeszcze żyjącemu, prawda, proszę pozdrowić tatę, a mnie po prostu już tam krew zalewała, już mnie nosiło, prawda, no przecież człowieku, co ty mówisz, przecież ty chciałeś mojego ojca też zlikwidować, prawda, i teraz jakieś adresy, prawda, teraz jakieś takie, prawda, umizgi i słowa sympatii dla mojego ojca. I on mi właśnie przez parę takich seansów, spotkałem się z nim bodaj trzy razy, chcąc uzyskać jak najwięcej informacji. W międzyczasie siedziałem w archiwach i te wersje, które on mi przedstawiał, całkowicie rozmijały się z tym, co znajdowałem w dokumentach, bo on mi mówił, że to była jedyna sprawa w jego karierze, a ja wtedy biegłem do archiwum i się okazywało, że to jest kolejna sprawa w jego karierze, a w tych poprzednich sprawach też żądał wyroków śmierci, więc on po prostu notorycznie kłamał. Najpierw był notorycznym mordercą sądowym, bo tak określamy tych ludzi, był prokuratorem wojskowym, a później był notorycznym kłamcą. Nie chcę powiedzieć, że wcześniej nie był notorycznym kłamcą, bo też oczywiście mógł nim być, ale no, tenże prokurator przeholował już w jednym momencie ponad miarę, bo efektem tych naszych spotkań były artykuły w ówczesnym Życiu Warszawy. Ja tam właśnie opisywałem tę historię, tam wówczas pracowałem, a stalinowski prokurator żądał autoryzacji, drodzy Państwo, nie tylko swoich wypowiedzi, ale całych tekstów o nim. No więc ja w pewnym momencie powiedziałem stop, tak? Najpierw mu pokazałem jeden fragment, a on chciał więcej, tak? A proszę mi pokazać całość, tak? Bo chciał znać kontekst oczywiście, no bardzo, bardzo sprytnie. No więc autoryzacja... Doświadczony, bardzo, autoryzacje się bardzo szybko skończyły, tak? I nasza znajomość też się wtedy skończyła. On się zamknął w sobie. Spotkaliśmy się jeszcze raz w życiu na procesie właśnie jego, procesie, który toczył się z oskarżenia Instytutu Pamięci Narodowej pod bardzo ciężkim zarzutem morderstwa sądowego na rotmistrzu Witoldzie Pileckim. I wtedy on zupełnie już mnie nie poznawał, zupełnie nie chciał mnie znać. Słyszałem tylko jego rozmowy na korytarzu z adwokatem, kiedy to przerażony błagał tego adwokata, żeby tylko do więzienia go nie wsadzili. Prawda? Czyli zdawał sobie sprawę,
jednak z powagi sytuacji, z tego, co narobił w swoim życiu i obawiał się. Bardzo, bardzo, bardzo żałuję, że ta obawa wielu jednak funkcjonariuszy i bezpieki, i tego właśnie pseudowymiaru sprawiedliwości nie przekuła się na realne zagrożenie, na realne wyroki, na realne kary. Prawda? Oni się bali, szczególnie na początku lat 90., ale potem coraz mniej się bali, bo widzieli, że to państwo jest totalnie niewydolne, że to państwo po prostu ich nie wsadzi do więzienia. I jeszcze jedna, drodzy państwo, uwaga, będąc, czy taka może powiedzmy dykteryjka, jeśli w tym kontekście możemy mówić o czymś takim, ale jednak jest to sytuacja kuriozalna po prostu. Będąc ostatnio na Rakowieckiej, dowiedziałem się, gdzie pracował Adam Humer, dokładnie w którym miejscu. To jest słynny Pałac Cudów, czyli pawilon śledczy, ale pokazano mi właśnie jego były gabinet z zewnątrz, pokazano, bo tam zresztą też na Rakowieckiej bardzo, bardzo ciekawa historia miała miejsce, dokładnie taka sama, przypadek całkowity, rzecz jasna, co miało miejsce na Strzeleckiej. Zalano po prostu cały ten pawilon śledczy, po co? Żeby ślady nie zostały, a tam też było wiele pamiątek po przesłuchaniach. Niedługo przed przekazaniem tego obiektu Ministerstwu Sprawiedliwości właśnie na Muzeum Żołnierzy Wyklętych ten obiekt został zniszczony, ale w jednym ze skrzydeł, ja bym się chyba nie odważył wejść do środka mimo wszystko, więc ten obiekt znam tylko z zewnątrz. Natomiast do czego zmierzam później, w tym samym dokładnie miejscu Adam Humer odbywał karę więzienia. W swoim dawnym gabinecie został ulokowany i to są słynne historie. Funkcjonariusze więzienni kłaniali mu się w pas, mówiąc: dzień dobry, panie dyrektorze, może coś potrzeba. Zresztą bardzo krótko był właśnie tam pensjonariuszem, bo bardzo szybko wyszedł pod pretekstem ciężkiej choroby, a żył jeszcze kilka lat, ale żył na wolności. Tak te historie wciąż właściwie nas dotykają. No i smutna konkluzja jest taka, dwie smutne konkluzje, że wynikające i z moich rozmów z tymi właśnie bestiami, jak ja ich nazywam niezmiennie, pierwsza konkluzja jest taka, że oni żadnej winy nie czują, żadnej skruchy również, nikogo nigdy nie przeprosili, czują się całkowicie usprawiedliwieni, również tą sytuacją polityczną po 1989 roku, a drugi wniosek jest taki, że ta sytuacja polityczna po 1989 roku doprowadziła właśnie do totalnej abolicji dla tych funkcjonariuszy komunistycznych i naprawdę do dzisiaj jest tak, przez te 30 lat, drodzy państwo, udało się skazać nielicznych funkcjonariuszy, takich jak Adam Humer, na bardzo skromne kary, bardzo, bardzo szybko wyszli albo w ogóle nie trafili do więzienia, ale żadnego, powtarzam, sędziego i prokuratora, nikogo, dosłownie, co też oczywiście wystawia świadectwo dzisiejszym sędziom i prokuratorom. I ta batalia, która się toczy, jest nieprzypadkowa. Tak, ci ludzie, ja nie mówię o wszystkich, tak, ale jednak duża część dzisiejszych współczesnych sędziów i prokuratorów po prostu nie miała zamiaru robić krzywdy swoim kolegom z przeszłości. I taki jest smutny drugi wniosek. Dziękuję. Aniu, ty w trakcie swoich poszukiwań... Przepraszam, dodam tylko do właśnie tych bestii i oprawców. Takim też kuriozalnym przykładem jest pan Kędziora, który został skazany prawomocnym wyrokiem sądu. On miał chyba dostać 4 lata, a po roku został wypuszczony, bo wyrok był niehumanitarny. Więc to pokazuje tak naprawdę kuriozum tego sądzenia oprawców. No i właśnie działaczy minionego ustroju. Przepraszam, Piotrze. Dobrze. W trakcie swoich poszukiwań spotykałaś się z ludźmi,
którym udało się przeżyć te miejsca kaźni, które odszukałaś. Opowiedz trochę o tych spotkaniach. Tak, udało mi się dotrzeć do wielu wspaniałych osób, które były przetrzymywane to i torturowane właśnie w tych miejscach, o których wspominam w swojej książce. Ale najpierw chciałabym wspomnieć o osobie, która jakby była z drugiej strony medalu, zupełnie w tamtych czasach nieświadoma. To była córka NKWD-zisty, mieszkającego i pracującego na Strzeleckiej 8. Pani bardzo pieczołowicie, leciwa już zresztą, przyglądała się moim zmaganiom, wkradaniu i wykradaniu z piwnic pod osłoną nocy albo często i o świcie, bo tak to mniej więcej wyglądało, że ja pracowałam dokumentacyjnie tam w nocy, potem jechałam, kąpałam się i jechałam do swojej pracy zawodowej, żeby zarobić pieniądze na to, by znowu móc siedzieć w piwnicy. Więc pani kiedyś w końcu mnie zaczepiła i się mnie zapytała, czego ja tam tak szukam. Tak od słowa do słowa, bardzo, bardzo miła ta pani była. No mówi, no ja wiem, że to było więzienie, no ja to wszystko przecież wiem, bo mój tata tutaj pracował. Więc ja zbaraniałam tak naprawdę, bo w tym momencie nie do końca wiedziałam, jak się mogę zachować i czego mogę się spodziewać, ale faktycznie usiadłyśmy przy herbacie i opowiadała mi o tym, jak ona postrzegała tą pracę ojca. Ona wtedy była małą dziewczynką. No więc kiedy tata schodził na dół, no to mama mówiła, tata poszedł do pracy. Drogą dedukcji doszłyśmy do wniosku, że ojciec nie był, ona nie wiedziała na jakim stopniu był ojciec, ale na pewno nie był wysoko postawionym funkcjonariuszem. Wywnioskowałyśmy to wspólnie po ilości przydziału świątecznego. Funkcjonariusze wyższego stopnia dostawali od 5 do 10 kostek mydła, jej ojciec dostawał 1,5. Więc to już jakby o czymś świadczyło. Opowiadała mi natomiast, no oczywiście mówiła, że tak, pracował dla NKWD, ale ojcem był wspaniałym. No jakby tego nie mogę ocenić, tak? Ale to właśnie od niej dowiedziałam się na przykład, że jeszcze długo, długo po tym, jak piwnice przestały pełnić funkcję aresztu, zamieniły się w komórki lokatorskie na węgiel, słoiki, ziemniaki, były bardzo dobrze zabezpieczone i pilnowane przez sąsiadów, dlatego że oni trzymali tam pamiątki. Otóż kiedy wtedy jeszcze będąc dzieckiem, córka tego funkcjonariusza zakradła się kiedyś ze swoją koleżanką do piwnicy, chyba po słoik powideł, jeżeli dobrze pamiętam, mocowały się i szarpały bardzo z drzwiami właśnie od piwnicy, od komórki lokatorskiej. Ponieważ zatrzasnęły się w tej piwnicy, to były stare piwnice, już dosyć dobrze wyeksploatowane przez to, co się tam działo, a drzwi drewniane, nie do końca spasowane, na których od środka była przybita dykta. Kiedy szarpiąc się z tymi drzwiami, ta dykta odpadła, wysypały się zdjęcia. Prawdopodobnie to były właśnie trofea jednego z funkcjonariuszy. To były zdjęcia naszych polskich żołnierzy w polskich mundurach z naszymi orzełkami. Kiedy zebrała te zdjęcia i poszła do taty i powiedziała właśnie, że no, u sąsiada w piwnicy odpadła dykta i takie zdjęcia wypadły. Ojciec nerwowo je pozbierał, zabrał je z rąk dziewczyny, pozbierał te, co upadły na podłogę i powiedziała, nigdy ich nie widziałaś. I ona faktycznie już więcej ich nie zobaczyła. To jest znowu historia o tym, że ta potrzeba pełnienia tej funkcji była gdzieś dosyć mocno w nich zakorzeniona. No dobrze, a teraz tak naprawdę o tych, którzy faktycznie w tych celach przebywali. Spotkałam się z osobami, które w pierwszej kolejności, powiem tak brzydko, celowałam w Strzelecką, bo to był pierwszy obiekt za historię, którego się faktycznie zabrałam. I tutaj nauczyłam się troszeczkę tych ścieżek postępowania, bo można było faktycznie wylądować na Strzeleckiej, a później przebyć drogę przez całą Warszawę i przez Rembertów jeszcze. Bo Rembertowie też trzeba pamiętać, obóz specjalny NKWD numer 10. Można było ze Strzeleckiej wylądować w Toledo również i na Oczki. Można było pojechać na Rakowiecką na dalsze przesłuchania. Tak naprawdę świadków naszej historii pozostaje i uczestników tych historii pozostaje niewielu. Może zdziwi to Państwa, co teraz powiem, jednak ja się nie zajmuję bezpośrednio biogramami, dlatego że
Chyba nie do końca umiem pogodzić się z tymi historiami, które słyszałam od osób, z którymi przeprowadziłam wywiad na potrzeby tej książki, bo ja siedziałam i płakałam razem z nimi, kiedy mówili mi o tym, jak byli przesłuchiwani. To osobiście mnie mocno przerasta, dlatego skupiłam się na dokumentowaniu samych tych miejsc i odkryłam w sobie taką potrzebę i przyzwoitość ocalenia tych pozostałości. Natomiast biogramy świetnie są opisane i ja na nich dosyć często i mocno się wspierałam w Archiwum Historii Mówionej Muzeum Powstania Warszawskiego. I tutaj chciałabym odczarować ten zwrot Muzeum Powstania Warszawskiego, bo nie tylko Powstanie Warszawskie jest tam w tych wspomnieniach opisane, ale również to, co się działo przed i to, co się działo po, więc serdecznie Państwa do tego zachęcam. Jeżeli chodzi o same dokumenty i te miejsca, o których tutaj mówimy, ty wspomniałeś, Tadeuszu, o przemianach 89 roku. No więc na Strzeleckiej 8 w 89 roku też zadziała się przemiana. Mianowicie rozmawiałam też ze świadkami, zresztą świętej pamięci Hubert Kosowski o tym opowiadał, pierwszy dokumentalista taki z prawdziwego zdarzenia historii Pragi. Jak w 89 roku na Strzelecką 8 przyjechały samochody wojskowe, no i zostały załadowane kartonami z dokumentami. Te kartony i te samochody wyjechały w nikomu nieznanym kierunku. No i teraz możemy się tylko zastanawiać, co było. Prawdopodobnie jakieś dokumenty operacyjne, być może te protokoły z przesłuchań, do których podpisywania nasi byli zmuszani metodami, na przykład sadzani byli na palu Andersa, prawda, albo byli podłączani pod francuskie radio. To są takie skróty i takie nazwy właśnie tych metod śledczych. Był stosowany też konwejer, czyli wielogodzinne przesłuchiwania. Więc 89 rok tak przyniósł zmiany i tą odwilż polityczną i odwilż tak naprawdę dokumentacyjną, której strat nie jesteśmy w stanie teraz też ocenić, bo nie wiemy, co było w tych dokumentach, a mogłyby wiele rozjaśnić. Tatku, ty jako prezes Fundacji Łączka spotykasz się z rodzinami naszych bohaterów, których udaje się odszukać na Łączce. Opowiedz trochę o tych spotkaniach. Drodzy Państwo, pozwolę sobie jeszcze na moment wrócić do dwóch kwestii, nawiązać do tego, o czym mówiła Ania. Z jednej strony, no to jest chyba słynna opowieść wspomnianego już Adama Humera, opowieść, która jest wspomnieniem Marii Chatowskiej, katowanej na Rakowieckiej. Przepraszam panie za to, co powiem teraz. Ona po prostu była bita przez Humera taką nachajką ostrą, metalową w krocze. Tak? To musiało być straszne. Kiedy leżała już na podłodze w kałuży krwi, słyszała, jak Humer dzwoni, rozmawia przez telefon, mówiąc zapewne do swojej żony: kochanie, trochę się spóźnię na kolację, bo jeszcze mam dużo pracy, a już jestem trochę zmęczony. Tak? To jest z jednej strony, pokazuje nam stopień okrucieństwa tych funkcjonariuszy, a z drugiej no, cynizm całkowity, tak? I brak człowieczeństwa, traktowanie ludzi jak rzeczywiście worki do bicia, niezależnie od tego, czy ktoś był mężczyzną, czy kobietą, czy dzieckiem, bo wiemy, że przecież nad dziećmi też się znęcano, a znęcano się również na zasadzie szantażu psychicznego, który na Rakowieckiej był nagminnie stosowany. To jest pierwsza uwaga, jeśli chodzi o kondycję właśnie tych oprawców, tych bestii, więc trudno się spodziewać, że potem też jakieś wnioski wyciągnęli ze swojej pracy. Do końca, według moich obserwacji, pozostali butni, pewni siebie i przekonani o swojej słuszności. Druga sprawa, jeśli chodzi o te obiekty, o których mówimy, jeden taki obiekt robi na mnie szczególne wrażenie przez to, że ja się tam nigdy nie mogłem dostać do niego, bo też kiedyś jeździłem po Warszawie, pod Warszawą,
starałem się poznawać te miejsca i kiedyś trafiłem do Międzyszyna. Do Międzyszyna, który był tajnym więzieniem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jeździłem tam z synem, nie wiedzieliśmy zupełnie, gdzie to miejsce się znajduje. Ten obiekt do dzisiaj nie jest zaznaczony na żadnych mapach, przynajmniej jeszcze kilka lat temu nie był zaznaczony na żadnych mapach, także jeździliśmy naokoło de facto, odnajdując inne właśnie w okolicy, bo to jest ta linia Otwocka, tak? Inne obiekty, gdzie właśnie były katownie. I do Międzyszyna też nigdy nie udało mi się wejść. Może jeszcze podejmę kiedyś taki trud. Może teraz byłoby to bardziej możliwe niż za czasów poprzedników politycznych. A dlaczego? Ponieważ tam do dzisiaj są służby specjalne. To jest teren ściśle chroniony, gdzie nie można sobie z ulicy wejść. Bodaj SKW czy jakaś inna służba tam się znajduje. Ja już trochę się pogubiłem w tych nazwach też, ale właśnie któraś z tych służb wojskowych ma tam swoją siedzibę, a w środku znajduje się podobno słynny obiekt Villa Spacer, w której działy się dantejskie historie. Tam między innymi służył wspomniany właśnie Jerzy Kędziora. Także trochę wiemy z opowieści funkcjonariuszy, trochę wiemy z opowieści ludzi, którzy cudem ocaleli z tego miejsca. Istnieje podejrzenie, że tam również był przez jakiś czas generał Fildorf więziony. Tajna willa bezpieki, która do dzisiaj kryje zapewne wiele, wiele tajemnic. Jest to miejsce do odkrycia. Zdecydowanie. A przepraszam, pytanie dotyczyło rodzin. Pytanie dotyczyło rodzin. No rzeczywiście, drodzy Państwo, mam kontakty z wieloma potomkami żołnierzy niezłomnych. Mamy Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych, bo jednak na taką nazwę się zdecydowaliśmy i rodziny tych osób jednak preferują takie określenie, twierdząc, że no ich przodkowie byli i są wciąż wyklęci. Natomiast niezłomność to jest postawa, tak? To jest trochę co innego, a wyklęcie to stan, w którym wciąż niestety wiele tych spraw i ludzi się znajduje i to są osoby bardzo ciężko doświadczone przez los. Ja z nimi nawet oprócz takich rozmów prywatnych przeprowadziłem taki cykl dla Telewizji Polskiej Historia. Rodziny wyklętych mają głos i właściwie z każdej z tych rozmów no, rzeczywiście wybrzmiewa straszny ból, straszna poczucie niesprawiedliwości, poczucie krzywdy nie tylko osób, którym właśnie łamano żebra, których tropiono po lasach, ale ich rodzin właśnie, jak te rodziny były traktowane. Oni bardzo często nie chcą o tych sprawach opowiadać. To jest wciąż głęboka trauma i wciąż mam wrażenie, że te rachunki nie zostały wyrównane, że oni nie spotykają się z odpowiednią zapłatą. Ja nie mówię o sprawach materialnych, prawda, tylko, ale z odpowiednim stosunkiem do nich państwa polskiego, oni są trochę na marginesie. Prawda? Myślę, że potrzebna jest większa opieka nad właśnie rodzinami żołnierzy wyklętych. Oni chcą być zauważeni, oni chcą, żeby ich głos był słyszany. Mam nadzieję, że to stowarzyszenie, które mamy częściowo może właśnie taką rolę spełnić. Także osoby ciężko doświadczone przez los, komuniści stosowali odpowiedzialność zbiorową wobec rodzin, nie tylko w trakcie śledztw, nie tylko w trakcie procesów żołnierzy niezłomnych, ale również przez wiele, wiele lat później, właściwie aż do samego 1989 roku,
trwał po prostu, trwała rozprawa z potomkami tych ludzi. Nieprzypadkowo rodziny były nazywane rodzinami bandyckimi. Tak? Bardzo często rozpowszechniano nieprawdziwe stwierdzenia wobec sąsiadów, ich oczerniano, prawda, że do tego stopnia, że część rzeczywiście ludzi się odwracało od nich, myśląc, skoro tylu potwierdza, że to nie byli żadni żołnierze, tylko przestępcy, no to coś musi być na rzecz. No wiadomo, że kłamstwo powtarzane staje się w końcu prawdą. I dziś staramy się rzeczywiście mówić, staramy się zabierać głos, a niestety powodów do zabrania głosu jest coraz więcej, bo tak jak już powiedziałem, komuna podnosi łeb. Widzimy to, słyszymy to w wypowiedziach towarzysza Czarzastego, widzimy to wśród doradców pana Roberta Biedronia, przynajmniej dwóch, jeden nagłośniony, prawda, to jest Stanisław Ciosek, no ale jest też drugi, Janusz Zemke, przecież to jest również komunista, prawda, więc komuniści wracają i komuniści, o zgrozo, nie boją się dzisiaj znowu zakłamywać tej historii. Ja mam wrażenie, że tak jak w latach 90., 2000, oni jednak się przyczaili, oni jednak, im wstyd było trochę się przyznawać do tego, że są komunistami. Prawda? Te sprawy miały odejść, najlepiej było nie mówić, to słynne określenie, patrzmy w przyszłość, chowajmy swoją przeszłość przy okazji, a teraz nie, teraz jest odwrotnie, teraz otwarcie mówią, że są komunistami i że ich formacja miała rację, że Polska została wyzwolona, że trzeba było walczyć z bandytyzmem, czyli właśnie z żołnierzami niezłomnymi. Niestety doszliśmy do takiego stanu. Taką mamy dzisiaj sytuację i ta wojna, która często jest określana mianem starcia trzeciego pokolenia UB z trzecim pokoleniem AK, ta walka wciąż trwa i ta walka musi być dzisiaj zdecydowana, mocna, bo ona nie została wcale do końca wygrana, gdyż właśnie siły dawnego systemu się niestety odrodziły i wymagają zdecydowanej kontry. Co ciekawe, to jest ostatnie zdanie, to co mówi towarzysz Czarzasty, jakże dziwnie współgra z tym, co mówi towarzysz Putin. Niestety teraz w Sejmie, w sobotę bodajże, organizują jakąś konferencję dotyczącą żołnierzy niezłomnych, więc możemy się spodziewać, co tam będzie mówione. Dobrze, oczywiście. To sekundeczkę, drodzy Państwo, ja się przyjrzałem tej konferencji sobotniej. Ona się, nie pamiętam godziny, zresztą nie zamierzam Państwa zapraszać na tą konferencję, nie jestem organizatorem, przeciwnie, tak, nie zamierzam reklamować tego wydarzenia. Natomiast powiem Państwu, kto to organizuje. Organizuje to tak zwana Nowa Lewica, czyli de facto stara komuna, właśnie jak spojrzymy na towarzyszy i Czarzastego, i Cioska, i innych. Będzie tam pan poseł Maciej Gdula, syn Andrzeja Gduli, prawej ręki Kiszczaka, z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ze stanu wojennego, czyli no, wicekiszczak, prawda, z momentu opresyjnego jakże dla Polski z lat 80. No i dzisiaj jego syn jest oczywiście jakże światłą postacią, postępowcem, ale walczy o to samo, co ojciec, prawda? O prawdę, o pokój, o sprawiedliwość, o wolność, i o demokrację, prawda? I o konstytucję, nie zapominajmy jeszcze, prawda? O tym, oni zawsze o to walczyli. To jest jeden z organizatorów. Drugim organizatorem jest tygodnik komunistyczny, nawet nie użyję przedrostka Post, tylko po prostu komunistyczny tygodnik Przegląd. I tam będą towarzysze, redaktorzy właśnie z tego periodyku, a wszystko odbywa się pod hasłem, że trzeba powiedzieć prawdę o żołnierzach wyklętych. Inną zupełnie niż głosi Instytut Pamięci
narodowej. A i jeszcze jest tam jedna ciekawa postać, która gwarantuje, że te historie zostaną po prostu na wskroś zakłamane. To jest pan doktor August Grabski, który popisał się rok temu wystąpieniem na Uniwersytecie Warszawskim, cyklem wykładów o tym, że nie było żadnych żołnierzy wyklętych, nie było żadnej podziemnej armii, tylko były grupki przestępcze, bandyckie, bez żadnego związku z polskim społeczeństwem, działające w oderwaniu, całkowicie zmarginalizowane przez Polaków, a czym się zajmowali? Mordowaniem Żydów przede wszystkim, bo byli to antysemici i faszyści. Dobrego słowa podczas tych wykładów pan doktor August Grabski nie powiedział. Smutne jest to, że odbyło się to w rocznicę, poprzednią rocznicę 1 marca, Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, że odbyło się to w murach Uniwersytetu Warszawskiego, czyli uczelni, która ma kształcić kolejne pokolenia Polaków. No i pan Grabski właśnie w ten sposób kształcił. Pan Grabski jest, żeby nie było wątpliwości, związany z Muzeum POLIN. On albo jest nadal, ale przynajmniej był tam zatrudniony. No i teraz pan Grabski będzie te same kłamstwa powtarzał w polskim Sejmie. I znowu jest pytanie, czy polski Sejm, bo ta konferencja będzie miała miejsce w Sejmie, ta sobotnia, czy polski Sejm też jest dobrym miejscem na organizowanie takiej chucpy, takich seansów nienawiści, bo to są seanse nienawiści. Pod szyldem właśnie prac naukowych pan Grabski ma tytuł doktora, ale jak widać to zupełnie nie ma żadnego znaczenia, prawda? Bo on po prostu świadomie fałszuje naszą historię i mam wrażenie, że ta impreza po prostu powinna zostać zablokowana, tak? I będę o tym mówił głośno, na ile mogę. To nie ma prawa się odbyć w gmachu polskiego Sejmu. Szczególnie w kontekście rocznicy naszych bohaterów, to obraża i ich, i nas, i całą naszą historię, a znowu daje zwycięstwo stronie komunistycznej, więc tak po prostu być nie może. Zanim przejdziemy do pytań z sali, jeszcze Ania. Tak, ja się chciałam odnieść jeszcze do tych trudnych historii rodzin żołnierzy wyklętych, dlatego że kiedyś właśnie podczas rozmowy między innymi z panią Krystyną Opało, która była przetrzymywana i na Strzeleckiej, i w więzieniu Toledo, ona też opowiadała o brutalnych metodach śledczych stosowanych wobec kobiet, które no, mrożą krew w żyłach na samą myśl. Ona też użyła takiego określenia, że rodziny były wyklętymi drugiego planu, tak naprawdę, dlatego że rodziny latami pokutowały za działalność konspiracyjną, działalność na rzecz niepodległej, również były piętnowane. To były problemy z znalezieniem zatrudnienia. To były też oszczerstwa i plotki, które były faktycznie rozpowszechnione, tak jak mówił przed chwilą Tadeusz, które doprowadzały tak naprawdę do tego, że rodziny często zmieniały miejsce zamieszkania z nadzieją, że może znajdą spokój, opuszczały Warszawę, przenosiły się do mniejszych miejscowości, ale w mniejszych miejscowościach gdzieś niedaleko też funkcjonowały powiatowe urzędy, milicja i okazywało się, że rodziny były bardzo szybko namierzane, a taka kara za działalność członków rodziny była wymierzana nadal. Więc od tego nie można było tak naprawdę uciec, bo wywiad komunistyczny działał bardzo dobrze. Przez wiele, wiele, wiele lat miał się również dobrze. Jeżeli chodzi, teraz chciałabym się też odnieść do tego Miedzyszyna, że jest jakby kontynuacja tajności willi Spacer, tak? Podobnym obiektem, który gdzieś tam znalazł kontynuację, jest gmach Sierakowskiego 7. Jest to budynek, który znajduje się teraz w administrowaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, a dawne cele, które zachowały się do dnia dzisiejszego naprawdę w bardzo dobrym stanie, są wykorzystywane jako archiwa
do magazynowania różnego rodzaju akt trudnych, akt postępowań, akt spraw. Kiedy wzięłam ten obiekt na widelec i chciałam najpierw zajrzeć do środka, żeby zobaczyć, z czym będę się mierzyć, okazało się, że muszę właśnie przejść przez całą ścieżkę postępowania biurokracyjnego. No, trwało to 9 miesięcy. 9 miesięcy i taki segregator pism różnych do policji i innych instytucji, żeby uwiarygodnić zasadność moich działań. W końcu się faktycznie udało. Na potrzeby mojego pobytu tam wszystkie te akta, archiwa, które były gromadzone w piwnicach, czyli w dawnych celach, zostały uprzątnięte, żebym nie miała dostępu, a przy okazji, żebym miała swobodny dostęp do samych cel. Kiedy pokazywałam funkcjonariuszom, że na ścianach pod ustępującą farbą olejną znajdują się wydrapane kalendarze i nazwiska, bo funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji cały czas ze mną byli, towarzyszyli moim działaniom, przecierali oczy ze zdumienia i sami rozpoczęli poszukiwania i pokazywali jeszcze tu, jeszcze tu. Jednak nic bardziej chyba mną nie wstrząsnęło, jak to, że w jednej właśnie z tych cel nagrywany był na przykład teledysk jednej z naszych czołowych wokalistek, pani Edyty Górniak. To było dla mnie takie dosyć wstrząsające. No bo miejsce miało klimat, tak mi powiedzieli panowie, że zostało wybrane, bo ma klimat. Ma bez wątpienia i mam nadzieję, że mieć będzie i że będzie można ten obiekt również oglądać za jakiś czas, kiedy Instytut Pamięci Narodowej przeprowadzi tam badania i odkrywkę, bo taki jest plan. Tak więc no historię... Na moment pozwolę sobie przerwać, bo ciekawe, czy takie same teledyski byłyby kręcone na przykład w obozie Auschwitz-Birkenau. Kwestia bardzo dyskusyjna, prawda? Ale, no, ale to się dzieje. To się dzieje tu i teraz, a nie w latach 40., 50. czy 60. Mówimy o najnowszych dokonaniach i najnowszych pomysłach. No i trzeba pamiętać o tym, że no, jesteśmy tutaj po to i jesteśmy tutaj też od tego, by grozić palcem i pokazywać, że no, są rzeczy, których po prostu się zwyczajnie w świecie nie robi. Gdybym wiedziała, że tam ma się kręcić jakikolwiek teledysk, to pewnie sama bym się przykuła tam do kaloryfera i powiedziała, że po moim trupie. Swoją drogą kwestia przykucia się też ma w przypadku akurat moich działań znaczenie dosyć symboliczne. Dlaczego? Dlatego, że kiedy rozpoczęła się walka o Strzelecką 8 już tak naprawdę na ostro, kiedy przerzucaliśmy się różnymi pismami z różnymi urzędami, jedna z byłych pracowników już na szczęście Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powiedziała mi tak, proszę pani, wpisywanie Strzeleckiej 8 to jest rozwiązanie siłowe. Więc ja wtedy jej po prostu powiedziałam, że gdybym chciała to rozwiązywać siłowo, to bym się tam przykuła. Pani skierowała w moją stronę wtedy różne inne ciekawe epitety, ale tak właśnie wyglądała walka z biurokracją. Więc czasami chyba trzeba właśnie się przykuć, żeby coś osiągnąć. Zapraszam do pytań. Tak, tak, będziemy... Właśnie jeżeli chodzi o towarzyszy Czarzastego, Urbana, Millera i tak dalej. W końcu no, gdzieś tam zasłyszałem, że istnieją jakieś ustawy, czy które uznały komunizm, faszyzm no, za organizacje zbrodnicze. A to, że oni siebie ponazywali później jakieś tam SDRP, to Hitler też mógł się nazwać Partią Przyjaźni, NSDAP. I no nie wiem, no dziwię się, ja nie mówię, bo tam jest tak pokolenie Szejny, które też jest straszne, ale no zweryfikować jakoś te roczniki, żeby tej aktywności nie było, no żeby po prostu tych ludzi ograniczyć. No jest to po prostu, ja tego nie mogę przeżyć, no. Że to trwa tyle czasu, a oni się tak panoszą i praktycznie mają się bardzo dobrze i tak jak oprawcy żołnierzy wyklętych, mogę tak powiedzieć, zdechli w luksusach, tak ci dalej w luksusach żyją.
No dziękuję, wszystko. Bardzo ciekawy zresztą jest sposób tłumaczenia swojej ideologii. Wspomniany pan Szejna, Andrzej Szejna, lider struktur świętokrzyskich SLD, człowiek, który notorycznie obraża żołnierzy niezłomnych, niemal w tym samym stopniu, co towarzyszka Janna Senyszyn, i właściwie też powinien zostać pozwany do sądu. Wiedzą państwo, że towarzyszka Senyszyn została pozwana, tylko na razie odmawia przyjęcia wezwania do sądu. Została pozwana właśnie przez nasze stowarzyszenie, Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych, a wspiera nas Reduta Dobrego Imienia, więc na razie się uchyla od przyjęcia papieru. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądało, ale kandydatów jeszcze jest wielu, żeby właśnie zastosować taką procedurę karną, no bo to nie powinno być puszczane płazem. Natomiast pan Szejna, właśnie jeden z tych hejterów, twierdzi, że jest za młody na to, żeby być komunistą, tylko to nie o to chodzi, rzecz jasna, prawda? Chodzi o stan ducha, tak? Chodzi o jego mentalność, on ma mentalność komunistyczną, prawda? To takich, prawda, żyjących byśmy znaleźli już takich prawdziwych komunistów, prawda, z lat 40. i 50. już niewielu, tak, ale nie w tym rzecz. Oni są bezpośrednimi spadkobiercami tej zbrodniczej ideologii. No, pan się pyta, co z tym zrobić. No, ja oczywiście bym zrobił to po swojemu, ale nikt na to nie pozwoli, tak, na to, co ja bym chciał zrobić. A przynajmniej zamknąć do Berezy Kartuskiej, tak jak kiedyś to się robiło, prawda. Bereza Kartuska jest poza granicami, więc, ale znaleźlibyśmy zapewnie taką Berezę tutaj na terenie obecnej Polski, no, ale nie ma na to przyzwolenia, prawda? Komuniści są traktowani jako normalni gracze na polskiej scenie politycznej. Równi, a nawet czasami równiejsi. To, co było niemożliwe przed wojną, czyli to towarzystwo było niewybieralne całkowicie, było traktowane jako przestępczy margines, zaczęło być wybierane po 1989 roku i to jest klęska Polski, wynik tego, że zostaliśmy jednak mentalnie sowietyzowani bardzo mocno, zatraciliśmy rozpoznanie na to, co jest dobre i co jest złe, co jest nasze, a co jest obce, co jest polskie, a co jest komunistyczne, bo jak państwo wiedzą, no nie można utożsamiać polskości z komunizmem. To są dwie zupełnie różne sprawy. No i obawiam się, że nic w tej chwili z tym nie zrobimy, skoro nawet nie można było przeprowadzić tak prostych rzeczy, jak uznanie tych wszystkich organizacji za organizacje przestępcze, prawda? I PZPR za taką powinna była być uznana. No ale z jakiego tytułu, tak? Że ktoś jest komunistą, to ktoś powie, no nie, no ale ja zostałem wybrany przez Polaków, tak? No i co z tego, co mi zrobicie? No to właśnie, no to nie jest, chciałoby się wiele, ale też prawo mamy tak kulawe, że prawnie nie jesteśmy w stanie tym ludziom właściwie nic zrobić, poza ewidentnymi kłamcami. I mam nadzieję, że ta sprawa pani Senyszyn skończy się jak powinna się skończyć, czyli będzie zmuszona do tego, żeby przeprosić i wpłacić, nie wiem, na PCK na przykład, tak? Albo na podobną instytucję, ale żeby rzeczywiście zatrzymać tę falę nienawiści wobec naszych żołnierzy niezłomnych. Tu musi być dotkliwa kara finansowa, bo to tylko może być skuteczne. Ja chciałem zadać pytanie pani Ani. Jakie instytucje państwowe panią wspierają w tej działalności? Żadne. Szanowna pani Anno, zawsze może pani liczyć na wsparcie biura posła Lisieckiego, który jeszcze będąc burmistrzem również wspierał pani akcję. Trzeba sprostować. Pytanie było o instytucje, nie o osoby. Osób by więcej się znalazło.
bo osób faktycznie i organizacji pozarządowych faktycznie byłoby więcej. Oczywiście pana posła Pawła Lisieckiego można nazwać człowiekiem instytucją, dlatego że jest osobą otwartą dla mieszkańców. Tak, pod tym względem, przepraszam, zwracam honor, ale jeżeli chodzi o instytucje w zamyśle urzędów czy instytutów, wsparcia nie mam. Pan Paweł Lisiecki, będąc jeszcze burmistrzem dzielnicy Pragi Północ, faktycznie często stał ze mną ramię w ramię na Strzeleckiej 8, starając się wywalczyć jeszcze coś, jeszcze jeden dzień wstrzymania prac, jeszcze jeden dzień dokumentowania. Jednak to wynikało, owszem, z potrzeby pełnienia urzędu burmistrza, ale przede wszystkim z tego, że jest takim człowiekiem. Zanim zakończymy, wasze plany na przyszłość. Aniu. Aniu. Tak naprawdę moje plany na przyszłość są zupełnie spontaniczne i nieułożone. 29 lutego, czyli w najbliższy, 28, w najbliższy piątek, otwiera się Izba Pamięci na Strzeleckiej 8. Miejsce zostanie udostępnione osobom, które interesują się historią, jest bezpieczne, więc mój rozdział i moja rola w tym miejscu się kończy, ale jest jeszcze wiele miejsc, między innymi opisanych w tej książce, gdzie postępowania się dalej toczą. Wileńska 2/4 na przykład. Miejsce, w którym na ścianach są zamalowane inskrypcje i trzeba by było je odkryć. I miejsca dotąd jeszcze nie zidentyfikowane. One cały czas czekają, więc to są takie plany na przyszłość, ale jeszcze nie ulokowane dokładnie w czasie. Ale to się zadzieje. Jeszcze jedno pytanie tutaj mamy i Tadeusz, ciebie będę prosił o to samo. Chciałbym, żeby państwo się odnieśli do działalności pana Zychowicza i do słów profesora Cęckiewicza, które ostatnio słyszałem, że o bandyceniu się żołnierzy wyklętych. Jest taki filmik w internecie, który mówi, że jak to jeszcze był w Gdańsku i pojechał na tereny działalności 5. Brygady i tam ludzie opowiadali różne rzeczy. No i coś takiego mówi, że następowało bandycenie się żołnierzy. Mówię, no, mówi to historyk tak jakby z prawej strony, tak? No to samo z Piotrem Zdechowiczem, który napisał to uskazy na pancerzach, który wybrał sobie niektóre rzeczy, na przykład tam obórym, a ja czytałem odpowiedź na tą książkę przez historyka, który pisał historię Burego i pokazuje, jak sobie podobiał niektórych świadków, niektórych pominął, po prostu te rzeczy, które mu pasowały, to sobie napisał, a które mu nie pasowały, to nie umieścił w tej książce. No i też mówię, no, jest w prawicowym, jakby nie było, jest redaktorem prawicowego pisma historycznego. A propos, pani powiedziała o Górniak, tak, że tam jakiś teledysk był. I chciałem się dowiedzieć, jak to się odbyło. Czy też 9 miesięcy tam pisała pisma, żeby tam ten teledysk zrobić i no jak to się odbyło, no nie wiem, zapłaciła za te cele, że tam wynajęła jakieś studio, jak to było. I jeszcze a propos książki, czy gdzieś można ją kupić, bo... Tak. Super, dziękuję. Jeżeli, zaczynając od końca, tak, książka jest do nabycia dzisiaj, od ręki. Jeżeli chodzi o panią Edytę Górniak, jest to informacja udzielona przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Nie zaglądałam w faktury. Więc tutaj jakby niestety nie jestem w stanie panu... Zakładam, że krócej. Faktycznie są takie miejsca, kiedy na przykład zadzwoniłam i dobijałam się do PKP, bo chciałam zbadać tamten obiekt i udało mi się znaleźć osobę, która dzierży, że tak powiem, klucze. Dzwoniąc przedstawiłam się, że nazywam się Anna Straszyńska, na co pan powiedział, ta, wiedziałem, że pani kiedyś zadzwoni. Być może tak było z panią Górniak, o ile faktycznie to jest prawda. Oglądałam, starałam się oglądać liczne teledyski, żeby znaleźć ten moment. Nie dotarłam. Nie znaczy, że on
nie istnieje. Tym bardziej, że świadków tam stało przynajmniej kilku. Jeżeli chodzi o odniesienie się do wcześniej wymienionych przez pana dżentelmenów i ich historyków, oczywiście, i ich spuścizny, ja myślę, że nasza dyskusja i nasza debata na temat formy wyzwolenia i na temat tego, co zawdzięczamy żołnierzom wyklętym, niezłomnym, jest najlepszą odpowiedzią na treści zawarte w tych wypowiedziach. Tadeusz? No cóż, to jest sam fakt, że ktoś jest albo jest nazywany prawicowym politykiem, prawicowym publicystą, prawicowym historykiem, to chyba jeszcze niewiele znaczy, prawda? No to są terminy tak pojemne, że bardzo różne osoby funkcjonują pod tym szyldem, że tak powiem. Natomiast ja nie ukrywam, że jeśli chodzi na przykład o Burego, to od książki Piotra Zychowicza wolę książkę z pana Ostapiuka dotyczącą Burego. Natomiast pan jeszcze pytał zaraz o inne... Każdy się specjalizuje w jakimś wyrywku historii. Myślę, że Sławomir Cęckiewicz jest specjalistą jednak od innego okresu naszej historii. Nie podzielam jego opinii. Oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że nie było jakichś sytuacji kryzysowych, trudnych. Wiadomo, że jeżeli ktoś działał, żył w lesie kilka lat, a to było częste, że przecież ci żołnierze mieli za sobą okupację niemiecką, a potem jeszcze często wiele lat walki za Sowietów i komunistów, no to siłą rzeczy no, człowiek ma swoją odporność i różne sytuacje się zdarzały, ale broń Boże, nie wolno ogólniać tego, prawda? Nie wolno... ja nie znam tej wypowiedzi, muszę przyznać, więc no, też nie będę się do niej konkretnie odnosił, dlatego tak staram się tylko generalnie to ocenić. Zgadza się, tylko trzeba jeszcze pamiętać o jednej rzeczy. Nie wszyscy... żołnierze wyklęci, nie wszyscy nasi niepodległościowcy mieli na plecach napisane jestem Polakiem. Trzeba o tym pamiętać. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często były osoby też, które się podszywały. Tak, i to są te przekłamania historii, które są później powielane i powtarzane z pokolenia na pokolenie, nie w złej wierze, ale taka została im sprzedana ta ich prawda. Więc przekłamań historii nie jesteśmy też w stanie dzisiaj w 100% wyprostować, bo nie byliśmy na miejscu i też nie rozmawialiśmy ze świadkami. To jest ta problematyka właśnie badań tych dziejów. Tadeusz, jeszcze plany? No cóż, planów, drodzy Państwo, jest jak zwykle bardzo, bardzo wiele. Fundacja Łączka, podobnie może jak Ania, tylko w innym miejscu na warszawskiej Łączce, swoje zadanie kiedyś spełniła. Przekazaliśmy sprawy innym, tym, którzy mogli się tym, mieli aparat do tego, żeby sprawę dalej przeprowadzić, czyli Instytutowi Pamięci Narodowej, a konkretnie Biuru Identyfikacji, ekshumacji, identyfikacji profesora Krzysztofa Szwagrzyka, ale to nie znaczy, że oczywiście nasza działalność się skończyła. Zajmujemy się szeroko pojętą edukacją, szczególnie właśnie w okresie drugiej konspiracji niepodległościowej, powstania antykomunistycznego, które miało miejsce w Polsce właśnie po 1944 roku. Pomagamy weteranom. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy śmierć jednego z kombatantów, którymi się opiekowaliśmy, czyli pana generała Bieńkowicza. Wspaniała postać. To był taki prawdziwy
żołnierz niezłomny, prawdziwy, kresowy partyzant. Tak jak już mówiłem, działa Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Wyklętych i tutaj sprawą priorytetową jest właśnie ściganie Joanny Senyszyn i być może kolejnych tego typu osobników. A jeśli chodzi o plany już bardziej moje, no to chciałbym wrócić do szeregu projektów, które czekają na swoją realizację, projektów książkowych. Nie będę Państwu teraz ujawniał za wcześnie, ale moja działalność obecna trochę te plany krzyżuje, niestety działalność publicystyczna, radiowo-telewizyjna i naprawdę nie ma czasu na rzeczy takie, które wymagają też zakończenia, ale myślę, że spotkamy się może jeszcze w tym roku z jakąś nową pozycją. Tak. Czekamy. O podsumowanie proszę pana Mariusza Bulskiego z Biura Poselskiego Pawła Lisieckiego. Szanowni Państwo, w imieniu pana posła, którego wir pracy zabrał od nas, bardzo przepraszam, ale dziękuję również za obecność tutaj, tak można by powiedzieć, tłumną na tym naszym spotkaniu. Nasze spotkania warszawskie, spotkania z historią wpisują się w szerszy cykl, który właściwie trwa już od 10 lat i o tym trzeba też i należy powiedzieć. Wpisują się są w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który obchodzi okrągłą rocznicę, to jest 10 lat. I serdecznie dziękuję pani Annie Straszyńskiej, która reprezentuje współorganizatora kolekcjonerzy czasu stowarzyszenie, to już było powiedziane na początku, również panu Tadeuszowi Płużańskiemu bardzo dziękujemy za to słowo, które krzepi, ale też i ostrzega nas, żebyśmy nie zapominali o tych tragicznych i przerażających czasach. I teraz jeszcze jedno słowo, wymienię jeszcze raz współorganizatorów, kolekcjonerzy czasu, Społeczny Komitet Organizacyjny Obchodów Patriotycznych, Solidarność Walcząca, Oddział Mazowsze, partnerzy, to jest Komitet Obchodów Żołnierzy Wyklętych, Stowarzyszenie Polska jest najważniejsza, Służba Niepodległej, Polonia Restituta, Stowarzyszenie Koliber, Oddział Warszawy, Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. Szanowni Państwo, jeszcze informacja. W ramach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, który to harmonogram jest od 20 lutego aż po 29 marca, to będąc, słuchając tutaj w czasie wykładu, policzyłem wszystkie wydarzenia, jest ich kilkadziesiąt, dokładnie ponad 70 w samej Warszawie i okolicach. Kiedyś pan Wojciech Boberski, wspaniały nasz przyjaciel i który nas wspiera na każdym kroku działalności, miał ambicje robić spis wszystkich wydarzeń z całej Polski, ale ze względu na to, że jest ich już tak wiele, to już idzie w setki, jak nie w tysiące wydarzeń w całej Polsce, jest to znak czasu. Czyli ta nasza walka, 10 lat temu rozpoczęliśmy tą działalność od ustanowienia jeszcze przez świętej pamięci pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który zapoczątkował, rzucił kamień węgielny pod ten dzień. Niestety nie było mu dane podpisać tej ustawy. Zrobił to jego następca. Nie będę już rozwijał tego faktu, ale za to możemy mu podziękować. Za to, że kontynuował i nadał temu bieg. I dzisiaj jesteśmy w tym punkcie, w którym jesteśmy. Obyśmy by za 10 lat zrobili ten sam etap, który pokonaliśmy teraz i odkryli te wszystkie, o których tutaj mówiliśmy, ciemne i jeszcze białe plamy tej historii. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze chciałbym serdecznie podziękować Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego za to, że nas tutaj przyjęli, za to, że możemy się tutaj spotkać i że
A czy ja będę mógł jeszcze słówko, tak? Tak, będziesz mógł jeszcze. Ale żebym nie zapomniał, pan Mirosław Heda, prezes, dzięki któremu tutaj dzisiaj jesteśmy. W sali, która no, spełnia jak najbardziej nasze oczekiwania. Proszę bardzo, jeszcze Tadeusz. Bardzo krótko, drodzy Państwo. Ważna informacja, komunikat związany z 1 marca. Serdecznie Państwa zapraszam. Wiem, że uroczystości jest bardzo dużo, tak jak mówiliśmy. Natomiast jest taki moment ważny dla wielu osób, które starały się walczyć o ekshumację na warszawskiej Łączce. Tym momentem jest właśnie spotkanie, uroczystość na Powązkach Wojskowych. Zapraszam wszystkich Państwa na godzinę 12. Fundacja Łączka organizuje jak co roku uroczystość, której my jesteśmy gospodarzami. Zapraszamy weteranów, zapraszamy rekonstruktorów, zapraszamy kibiców, zapraszamy przedstawicieli władz państwowych, będą przedstawiciele tych instytucji, które zajmują się polską pamięcią, czyli przede wszystkim IPN, Urząd do Spraw Kombatantów, Ministerstwo Obrony Narodowej. Zapewne będzie z nami z racji zainteresowania tą kwestią od lat były minister Antoni Macierewicz, który za swojej kadencji bardzo mocno nam pomagał na Łączce i pomagał też organizować te uroczystości, szczególnie te pierwsze były bardzo trudne do zorganizowania, bo wymagały też środków, których my nie mieliśmy, zresztą nie mamy ich do dzisiaj jako fundacja. Natomiast będzie też osoba szalenie ważna, jeśli chodzi o warszawską Łączkę, będzie nasz kapelan, pozwolę sobie użyć takiego słowa, ksiądz Stanisław Małkowski, który też z nami pomodli się za żołnierzy niezłomnych. Będą też goście specjalni, bo grupa chyba 50 żołnierzy amerykańskich, którzy mają właśnie poznać historię tego miejsca, a przez to może trochę lizną historii Polski, dowiedzą się, że był ktoś taki jak żołnierze niezłomni, czyli poprzednicy naszego polskiego wojska, naszej armii. Jeszcze raz pozwolę sobie zaprosić. 1 marca, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, godzina 12, Powązki Wojskowe, Łączka. Serdecznie Państwa zapraszam i myślę, że po raz kolejny uczcimy godnie naszych żołnierzy niezłomnych. Jeszcze zanim się rozstaniemy, Ania. Tak, jeszcze w ramach ogłoszeń parafialnych, ja z kolei też w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych chciałabym Państwa zaprosić serdecznie na spacer ulicami warszawskiej Pragi, który odbędzie się w sobotę o godzinie 10. Startujemy pod gmachem PKP na ulicy Targowej. Przejdziemy ulicami Nowej Pragi, zwiedzając i poznając historię obiektów, gdzie komunizm się narodził, tak? Gdzie się rozpoczął, gdzie nabierał rozpędu, rozmachu po to, by 17 stycznia 1945 roku przedrzeć się na lewy brzeg Wisły. Godzina 10, sobota, 29 lutego. Zapraszam bardzo serdecznie. Dziękuję Państwu za obecność, a naszym gościom za ciekawą dyskusję.